Internetowa Telewizja Regionalna HB, Gracjan Broda. Witam Państwa bardzo serdecznie w programie Kontra Gość. Moim dzisiejszym gościem pan Arkadiusz Marchewka, poseł na Sejm RP, Platforma Obywatelska. Witam Pana bardzo serdecznie. Kłaniam się, dzień dobry. Panie pośle, premier Mateusz Morawiecki ogłosił termin wyborów 21 października. Polacy pójdą do urn i będą wybierać włodarzy swoich małych ojczyzn. Jak do wyborów przygotowuje się Platforma Obywatelska i Koalicja Obywatelska? No przede wszystkim przygotowujemy się bardzo intensywnie, bo do tych wyborów zostały 2 miesiące. 4 lata temu te wybory odbyły się w połowie listopada. Teraz odbędą się 21 października, dużo szybciej. Myślę, że po pierwsze to dobrze, że są trochę wcześniej niż ostatnie, bo no po prostu pogoda jest lepsza i jest lepsza opcja na to, żeby do mieszkańców docierać ze swoim przesłaniem. Jesteśmy przygotowani, od wielu miesięcy trwają prace, Koalicja Obywatelska na szczeblu krajowym została powołana i też tutaj na szczebel regionalny schodzimy. Do sejmiku województwa mamy wspólnych kandydatów w wyborach do rad gmin. W Policach też zawiązała się bardzo dobra współpraca pomiędzy Platformą Obywatelską i Nowoczesną, więc ten program jest szykowany. Na początku września zostaną przyjęte listy kandydatów, które zostaną przekazane do PKW i ruszamy pełną parą z kampanią. Zresztą można powiedzieć, że ta prekampania już miała miejsce, bo prezentowaliśmy nasze wspólne założenia, naszą wizję rozwoju i chcemy przede wszystkim kontynuować to, co przez ostatnich 8 lat zostało dobrze w tym regionie zrobione. Między innymi też na terenie powiatu polickiego, przecież popatrzmy na drogi, które zostały wyremontowane, na ostatnie decyzje, między innymi o tym, że zostały podpisane umowy na remonty dróg w powiecie polickim, między innymi w Tanowie i to rondo, które na drodze Szczecin-Police stanie, czy też pierwsze 2 etapy realizacji dróg po wschodniej części powiatu polickiego, czyli w stronę Trzebieży, od Brzuzek teraz wykonawca przejął plac budowy. Generalnie trzeba powiedzieć wprost, że no, to są rzeczy, które będą dotyczyć bezpośrednio mieszkańców. Tutaj ta wielka polityka schodzi gdzieś na bok. To od tych wyborów i od decyzji mieszkańców będzie zależało, jak będą wyglądać szkoły, czy będą przedszkola, czy będą żłobki, jak będą wyglądać drogi, czy będą proste chodniki. To są nasze, tak jak pan powiedział, małe ojczyzny i to są bardzo ważne wybory i apeluję do wszystkich i zachęcam do pójścia do tych wyborów i wzięcia w nich udziału, bo to jest bardzo ważne. Platforma Obywatelska w tych wyborach, można śmiało powiedzieć, że ma no, więcej do przegrania niż do wygrania. Nie jest żadną tajemnicą, że Platforma Obywatelska w tych wyborach samorządowych do tej pory notowała bardzo dobre wyniki i w wielu województwach rządziła bądź współrządziła nimi. Natomiast teraz ta tendencja może się troszeczkę odwrócić. Oczywiście w kontekście tego wyniku, który cały czas notuje Prawo i Sprawiedliwość na arenie krajowej. Prawdą jest, że pomimo tego, że w sejmiku województwa i tym województwem zarządzamy od 8 lat, to nie będziemy podchodzić do tych wyborów bardzo spokojnie. Znaczy, jesteśmy przekonani, że to jest poważna sprawa i trzeba do tego wziąć się naprawdę na maksa, tak mogę powiedzieć. Nie uważam, że na badania, na sondaże trzeba przesadnie zwracać uwagę, ale są one ważne i ostatnie pokazują, że idziemy z PiS-em łeb w łeb, a jeszcze kilka miesięcy temu to PiS miał przewagę, więc mam wrażenie, że mieszkańcy zaczynają też doceniać ten, po pierwsze, spokój zarządzania, po pierwsze te wymierne efekty, które widać po tych, chociażby na szczeblu infrastrukturalnym, no, te, które wymieniłem. I po prostu podwijamy rękawy, bierzemy się do pracy. To jest decyzja, co się stanie z naszym regionem, z naszymi miastami, z naszymi miasteczkami na najbliższe 5 lat. Bo przypomnijmy, że teraz kadencje będą 5-letnie, więc bardzo wiele od nas zależy, więc po prostu trzeba się dobrze przygotować. Z pokorą oczywiście podchodzimy do wyborów. Każdy, kto jest przekonany o swojej wielkości, o nieomylności, może źle skończyć. Jesteśmy przekonani, wiemy o tym, że trzeba po prostu ciężko pracować i wszystkim mieszkańcom przez najbliższe 2 miesiące będziemy to pokazywać i liczymy na to, że nasza oferta spotka się z dobrym przyjęciem. A jaką receptę politycy Platformy Obywatelskiej mają tutaj na terenie naszego powiatu polickiego, czy też gminy Police? Bo jak wiemy, no, działalność Platformy Obywatelskiej na tym terenie została znacząco ograniczona. Mają tych swoich reprezentantów jedynie w Radzie Powiatu Polickiego, nie mają żadnego w gminie Police. Może tak. Kwestia recept. Nie ma kogoś, kto ma złotą receptę na każde rozwiązanie. Ja uważam, że dobrym wynikiem i takim
takim z najlepszym podejściem w kwestiach politycznych jest po prostu ciężka praca. I to nie ulega żadnej wątpliwości. Jeżeli są ludzie, którym zależy, jeżeli są ludzie, którzy wiedzą, czego chcą, którzy są dynamiczni, a z drugiej strony otwarci na innych ludzi, na dyskusję, są w stanie przekonywać do swoich racji i wysłuchiwać głosu mieszkańców, bo to jest najważniejsze, i wsłuchiwać się w ich głos, to takie poparcie znajdą. Ja myślę, że my jesteśmy gotowi przedstawić swoją dobrą ofertę. To, że idziemy w porozumieniu z Nowoczesną, to jest tylko oznaka, że wiemy, że razem można osiągnąć więcej. I myślę, że najlepszą odpowiedzią na Pana pytania będzie to, że będziemy ciężko pracować, i to mogę zapewnić, ale to od kandydatów będzie zależało, co oni w poszczególnych miejscach, czy na osiedlach, czy w swoich miejscowościach, czy w wyborach do rad powiatu, co oni tam zaprezentują. A wiem, że Platforma Obywatelska i Nowoczesna właśnie pod kierunkiem Janusza Szwyda i pani Ewy Ignaczak bardzo intensywnie się do tego przygotowuje. Przygotowują program lokalny i też powiatowy i dla Polic, więc myślę, że mieszkańcy będą mieli z czym się zapoznawać. Ale to oni już bezpośrednio będą w tych wyborach docierać. Jestem przekonany, że są w pełni zdeterminowani do tego, żeby jak najlepszy wynik w tych wyborach osiągnąć. Ale sam pan przyzna, że 2 miesiące czasu kampanii wyborczej to zdecydowanie mało, żeby wypromować nowe nazwiska. A takie w Platformie Obywatelskiej, w powiecie polickim z pewnością muszą się pojawić. Zgadzam się. Prawdą jest, że też czasu nie jest dużo. Nie jest dużo czasu, ale będzie to bardzo intensywna kampania. I widząc też, jak Platforma w Policach spotyka się z różnymi środowiskami, bo tak przecież jest, widzę, że intensywnie pracują od wielu miesięcy nad tym. Więc może to nie jest tak spektakularne, że widać wszystkich na plakatach, wielkie grupy chodzą po mieście rozdając materiały wyborcze. Nie, to jest konsekwentny krok po kroku wsłuchiwanie się w głos mieszkańców, a kulminacyjnym punktem będzie właśnie ta kampania wyborcza, która, można powiedzieć, już ruszyła, i to będzie czas na przedstawianie tych wszystkich propozycji i zdobycie zaufania mieszkańców. To będzie bardzo intensywny czas, choć rzeczywiście 2 miesiące to nie jest nie wiadomo jak dużo, ale myślę, że przez te 2 miesiące można zrobić wiele, aby dobrze, z dobrej strony zaprezentować swoje inicjatywy. Jak znaczące będą wybory samorządowe dla Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej w kontekście tych wyborów parlamentarnych planowanych na przyszły rok? Bardzo istotne. To jest pierwszy etap maratonu wyborczego, bo to, że odbędą się w październiku wybory samorządowe, to jest jedna kwestia, ale zaraz w maju będą wybory do Parlamentu Europejskiego, później w październiku albo w listopadzie trzecie wybory do parlamentu, czyli do Sejmu i do Senatu, i później w maju wybory prezydenckie. Więc wchodzimy w bardzo intensywny okres, w okres permanentnej, ciągłej kampanii wyborczej. I start, jak to w każdych zawodach, chociażby w lekkoatletyce, jesteśmy świeżo po Mistrzostwach Europy, wiemy, że żeby dobrze że to, jak się wystartuje, wpłynie na to, jaki będzie finisz tego. I trzeba dobrze rozłożyć siły, ale na pewno być bardzo dobrze przygotowanym do tego, co się stanie właśnie na tym pierwszym etapie, czyli etapie wyborów samorządowych. I my jesteśmy gotowi. Jesteśmy gotowi. Dzisiaj zaprezentowaliśmy osoby, które będą startować z ramienia Koalicji Obywatelskiej. Pokazaliśmy, że idziemy do mieszkańców. Jest to duże grono różnych środowisk, które są w to zaangażowane, bo też nie tylko Platformy i Nowoczesnej, ale też reprezentantów innych środowisk takich, nazwijmy to, czy to miejskich, czy organizacji pozarządowych. I na takich, i na naszych listach właśnie znajdą się miejsca dla takich osób, więc to będzie szeroki wachlarz. My wiemy, że jeżeli chcemy osiągnąć sukces, to musimy pójść w dobrej drużynie, w silnej drużynie, która jest otwarta na innych, która nie zamyka się przed innymi, która jest gotowa wdrażać nowe pomysły i wsłuchiwać się przede wszystkim w głos tych, którzy są też z zewnątrz. I taka jest właśnie Koalicja Obywatelska. Decyzja Jarosława Kaczyńskiego o ograniczeniu startu niektórych działaczy Prawa i Sprawiedliwości, tych pracujących w spółkach Skarbu Państwa, to jest pana zdaniem taki krok w kierunku opozycji? To jest takie podanie ręki opozycji, czy tam jest zupełnie inny cel tej decyzji? Nie, znaczy to jest tylko i wyłącznie zasłona dymna i próba ratowania własnego wizerunku, bo to, w jaki sposób dokonano skoku na spółki Skarbu Państwa, w jaki sposób sięgano po nagrody, gdzie rząd przyznawał sobie nagrody, no to nie miało jeszcze w historii naszego kraju po 1989 roku miejsca. Jeżeli PiS, rząd Beaty Szydło, przyznaje sobie
czyli pani premier i ministrom 2 miliony złotych nagród, no to jest po prostu skandal. Tego nie, to nie powinno mieć miejsca. Oni powinni co do grosza te pieniądze zwrócić do budżetu państwa, czyli tam skąd je wzięli, a nie zamydlać ludziom oczy, że oddają te pieniądze na Caritas. Skoro wzięli z budżetu, to niech do budżetu oddają, bo im się te pieniądze po pierwsze po prostu nie należały. Ale w związku z tym, że wzięli sobie nagrody, no to postanowili uderzyć w innych parlamentarzystów, ci, którzy nie decydowali o tym i nie mają z tym nic wspólnego, obcinając wynagrodzenie o 20%, czyli 2000 zł, a jednocześnie mówią, że będą w jakiś sposób ograniczać swoich działaczy w spółkach Skarbu Państwa. No bądźmy szczerzy, no to jeżeli popatrzymy na to, że ludzie, którzy bez specjalnie szczególnego wykształcenia zarabiają po 300-400 tysięcy złotych i ich awans jest nagle z 50 czy kilkudziesięciu tysięcy do prawie 400, no to o czym to świadczy? I teraz Jarosław Kaczyński będzie próbował zamydlać oczy opinii publicznej, mówiąc, oni nie będą startować. Czyli w pana opinii decyzja Jarosława Kaczyńskiego to dla jest tylko próba, pod publikę. To jest próba pod publikę. Ukrycia zarobków tych osób pracujących w skółkach Skarbu Państwa, którzy później zostaliby radnymi i musieliby złożyć oświadczenia majątkowe? Nie mogę tego wykluczyć, bo skąd my się dowiadujemy o tym, ile oni zarabiają? Właśnie z oświadczeń majątkowych. Gdyby nie ustawowy nakaz transparentności ujawniania przez radnych zarobków, to nikt by się o tym nie dowiedział, że prominentni działacze PiS zarabiają po 350 tysięcy złotych właśnie rocznie dzięki piastowania funkcji z nadania politycznego. To może właśnie temu ma służyć. Nie można niczego tutaj wykluczyć, ale uważam, że to raczej jest gra pod publikę i pokazanie, ja tu jednak, oni jednak, może tutaj nie jest to najlepsze, więc ja tu zrobię jakiś porządek. No żaden porządek, no wszyscy widzą, co się dzieje. Po prostu skok na spółki Skarbu Państwa, skok na publiczne pieniądze. I to ma służyć tylko temu, żeby ci ludzie jak najwięcej no po prostu przytulili kasy. No. Dziękuję. Moim Państwa gościem był poseł Arkadiusz Marchewka, Platforma Obywatelska. Bardzo serdecznie dziękuję. Dziękuję za zaproszenie. Do widzenia.